Dzień dobry witam państwa w wywiadzie gospodarczym naszym gościem jest pan Krystian Jaworski starszy ekonomista Credit Agricole ban Polska Dzień dobry Dzień dobry, jak rynki reagują na G20 jesteśmy po bardzo ważnym szczycie, jak pan ocenia efekty tego szczytu czy przyniósł on przełom jeżeli chodzi o relacje Stany Zjednoczone Chiny. E nie jest to, nie powiedziałbym, że jest to przełom. Ustalenia szczytu G20 w sumie były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, czyli, czyli Trump i prezydent Chin dogadują się w kwestii wznowienia negocjacji handlowych. Nie dostajemy żadnych konkretnych ustaleń, nie dostajemy umowy pomiędzy tymi krajami, jest to tylko wznowienie negocjacji, czyli pierwszy krok w jeszcze dosyć długiej batalii dotyczącej. Ust, ustalenia zasad współpracy gospodarczej pomiędzy tymi dwoma krajami. No ale niemniej jednak, takie już ustalenia, ten pierwszy kroczek, e, chociaż niewielki, e, oczywiście oddziały w kierunku poprawy nastrojów na rynkach e, czyli giełdy po zareagowały pozytywnie, mamy spadek globalnej wersji do ryzyka czyli, e, czyli aktywa rynków schodzących, w tym złoty, również w górę. E, więc co do zasady, mimo, że to było zgodne z oczekiwaniami, to rynki zareagowały pozytywnie. Tak, bo rynki spodziewały się, że jakiś przełom nastąpi. No jednak ta, ta decyzja, decyzja prezydenta Trumpa, żeby jednak... Zmienić swoje stanowisko więc Huawei to było, był, był, był dosyć ostatni, istotny chyba sygnał i pretekst do, do dalszych negocjacji. Tak, najprawdopodobniej tak było. Najważniejsze dla rynków jednak jest to, że Trump póki co odwołał wprowadzenie kolejnej transzy ceł na chińskie towary, a to w sumie decydowało o poprawie nastrojów. No właśnie. Pytanie, jak długo te nastroje będą pozytywne? Czyli czy te negocjacje USA, Chiny przyniosą skutek i to w perspektywie na, na kilku miesięcy, no bo to nie jest proces, który odbywa się z dnia na dzień. Tak, to jest dopiero początek. Teraz negocjacje będą trwały najprawdopodobniej przez kilka miesięcy. E, pojawiały się informacje, że negocjacje zostały wznowione w tym samym momencie, w tym samym etapie, w którym zostały przerwane. Czyli e, jak to przedstawiciele amerykańscy mówili umowa jest już praktycznie gotowa w 90%. No niemniej jednak jeszcze te 10% trzeba, e, trzeba wypracować, a będzie to bardzo trudne. Uważam, że stanowisko Chin i Stanów Zjednoczonych są na tyle od siebie odmienne, że trudno będzie wypracować konsensus. Dlatego e, to wznowienie negocjacji teraz na szczycie G20 jest tylko pozorną deeskalacją konfliktu pomiędzy USA i Chinami, a w perspektywie kilku miesięcy rynki będą coraz w większym stopniu widziały, że Osiągnięcie porozumienia nie nastąpi tak szybko, więc to jest tylko przejściowa poprawa nastrojów, a pewnie w, w następnych miesiącach znowu znowu nastroje na rynkach pogorszą się. Czyli bardziej taka pesymistyczna prognoza, czyli te, czyli te negocjacje będą trwały, trwały, a koniec nie jest pewien, a nawet jak pan twierdzi, no może zakończyć się to porażką. E, tak, myślę, że w czwartym kwartale e, Donald Trump już w końcu będzie, z, powiedzmy, znudzony brakiem postępów. Zastosuje e, taką strategię, iż e, wprowadzi kolejną transzę ceł, żeby zmusić Chińczyków do, do ustąpienia, do, do osiągnięcia kon, e, jakiegoś konsensusu. E, więc tak, e, do, dokładnie, będzie to raczej pesymistyczny przebieg. E, teraz pozorna deeskalacja, pod koniec roku najprawdopodobniej zaostrzenie konfliktu. Jak to się skończy, na razie trudno powiedzieć. Pewnie będzie to dosyć ważny element w perspektywie kilku kwartałów nawet. Tak, czyli najpierw dzisiaj dzisiaj euforia wręcz, do du, bardzo dużo optymizmu, dobre nastroje, ale pamiętajmy, że może to być jednak yy, chwilowa, może to być chwilowa poprawa nastrojów. A jak, jaki wpływ G20 ma na złotego, na polską walutę? Sam Same ustalenia szczytu G20 jakoś konkretnie, bezpośrednio złotego nie dotknęły. Jest to efekt pośredni związany z ustaleniami pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Te ustalenia oczywiście przyczyniają się do poprawy nastrojów na rynkach, do do, zwiększe, do, przepraszam, do zmniejszenia globalnej awersji do ryzyka, co jest pozytywne dla takiej waluty jak złoty, więc złoty powinien się umacniać. No właśnie, bo to są wszystkie te sygnały świadczące o tym, że jest mniej ryzyka, że handel jest bardziej przewidywalny i bardziej ma jakieś perspektywy, przy są dla naszej waluty są pozytywne. A co w tej sytuacji, jak pan sądzi, co w tej sytuacji zrobi Fed, bo już od dłuższego czasu mówi się o tym, że Fed będzie obniżał stopy, stopy procentowe, czy po powrocie do negocjacji Stany Zjednoczone, Chiny, perspektywa obniżek stóp procentowych się wydłuża, nie będzie czy to lipiec, albo ale, ale na przykład następne miesiące, może już nie dwie, a na przykład jedna obniżka w tym roku? Więc w ostatnich tygodniach Fed mocno złagodniał. W większym stopniu podkreślał możliwość obniżek stóp procentowych. To nastawienie się zmieniło aż tak bardzo, że rynek w pewnym momencie wyceniał już dwie obniżki stóp procentowych w lipcu, czyli obniżkę o 50 punktów bazowych, czyli byłoby to znaczące, znaczące złagodzenie polityki pieniężnej. Teraz, w momencie, kiedy mamy jakieś porozumienie, nastawienie rynków najprawdopodobniej będzie takie, że wycofają się z wyceny obniżek. Prawdopodobnie nie całkowicie, czyli nadal rynki będą widziały jakąś obniżkę. W lipcu albo odsunie się ona w czasie do września, ale tak czy inaczej w tym roku rynki na pewno będą dalej wyceniały tą obniżkę, gdyż no nie mamy przełomów w stosunkach Chiny-USA, nadal jest wielka niepewność dotycząca wojen handlowych, dotycząca perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego, więc Fed musi zadziałać. Czy nastąpi to w lipcu, czy we wrześniu, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważny jest kierunek zmian, czyli zatrzymanie tego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, który mieliśmy przez kilka ostatnich kwartałów, do złagodzenia. Tak, czyli tutaj tendencja pozostaje ta sama, czyli spodziewamy się obniżek, ma to oczywiście, mówimy o tym dlatego, że to ma bardzo ważny wpływ, duży wpływ na, na rynki globalne, natomiast, natomiast porozumienie, czy powrót do stołu negocjacji jakby nie zmienia tego kierunku, w dalszym tak, jesteśmy, w dalszym ciągu. Fed ma tą swoją no, trochę łagodniejszą politykę. Tak, jeszcze pozostając przy stopach procentowych, niedawno odbyło się forum Europejskiego Banku Centralnego w Sintrze na temat bankowości centralnej. Prezes Dragi wygłosił takie ważne przemówienie z punktu widzenia banków centralnych. Jak pan sądzi, co, co z tego przemówienia wynikało? Tam pojawiły się pewne sygnały świadczące o tym, jaka może być polityka EBC, jeżeli chodzi o stopy procentowe. To przemówienie było przełomowe. Widać to od razu po, po zmianach w prognoz analityków rynkowych. Jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy temu wszyscy uważali, że polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego nie będzie się zmieniać. Czyli utrzymujemy niskie stopy, nie obniżamy ich, nie podnosimy, nic się nie zmienia. Europejski Bank Centralny czeka na to, co będzie się działo. No, po tym posiedzeniu jednak już wszyscy widzą, że Europejski Bank Centralny będzie chciał łagodzić politykę pieniężną. Trudno obecnie powiedzieć, w jaki sposób to będzie robił, czy obniżki stóp procentowych, czy niekonwencjonalne narzędzia, jak na przykład skup aktywów, który już był realizowany w, przez kilka ostatnich lat, czy jeszcze jakieś inne pomysły, ale to przemówienie dało jednoznacznie rynkom sygnał, że należy oczekiwać łagodzenia polityki pieniężnej w perspektywie kilku miesięcy. My oczekujemy, że we wrześniu właśnie zostanie, uruchomiony, zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu niekonwencjonalnych narzędzi, uruchomieniu programu luzowania ilościowego. Na razie z obniżkami stóp na razie EBC prawdopodobnie się wstrzyma. Będzie czekał, będzie oceniał, jak zmieniają się warunki gospodarcze, i we, w przypadku znaczącego pogorszenia się perspektyw, może też te stopy obniżyć, ale pe, prawdopodobnie będzie to perspektywa kilku miesięcy. No, właśnie, ale z czego wynika ta zmiana polityki, czy, czy bardziej łagodna polityka EBC? Czy to jest ogólna diagnoza sytuacji Unii Europejskiej, czy szerzej sytuacji globalnej? Właśnie to jest ciekawe, że mieliśmy taki troszeczkę dysonans po, po tym wystąpieniu, bo. Prezes Draghi mocno podkreślał możliwość złagodzenia polityki pieniężnej, ale w żaden sposób nie powiedział, dlaczego, te, dlaczego jest to zmiana tego nastawienia EBC. Ocena perspektyw, perspektyw sytuacji gospodarczej na świecie, w strefie euro, nie zmieniła się wyraźnie w stosunku do tego, co na przykład wiedzieliśmy po czerwcowym posiedzeniu EBC. Więc nie ma zmiany oceny warunków gospodarczych, a jest wyraźna zmiana nastawienia w polityce pieniężnej Banku Centralnego. Skąd to wynika? Jak to się stało, trudno powiedzieć. Może jest to niepewność związana z dalszym przebiegiem negocjacji handlowych, może EBC coś wie, czego my nie wiemy, może prognozuje jakieś większe szoki niż, niż analitycy. Trudno na razie stwierdzić. Właśnie, bo tych jednak ryzyk związanych bezpośrednio już z Unią Europejską jednak sporo, bo, bo jest jeszcze cały czas to napięcie dotyczące Handlu samochodami, na przykład przemysł motoryzacyjny, jest w stanie na pewnego zawieszenia, bo Trump wprawdzie dał jeszcze trochę czasu na, na podjęcie decyzji, ale jednak ta niepewność pozostała. To, to jest ważny segment, segment rynku, który no, na pewno, jeżeli zostanie ograniczony, będzie miał wpływ na, na, na całą gospodarkę unijną. Dokładnie tak. Tych czynników ryzyka jest wiele. Czy wprowadzenie ceł na samochody, które uderzyłyby mocno mocno w strefę euro, czy dalszy, dalszy przebieg wojen handlowych Między USA a Chinami, czy rozszerzenie tych wojen handlowych na inne kraje, czy Meksyk, czy Indie, czy, czy, czy ogólna jakaś kontynuacja dekoniunktury w niemieckim przetwórstwie. Wszystkie te elementy są znaczącymi czynnikami ryzyka dla perspektyw sytuacji gospodarczej w strefie euro, w Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że dlatego EBC chce podkreślić, że jest gotowy do działania, jeśli, jeśli ta sytuacja się pogorszy. Może niekoniecznie kierując się jednym czynnikiem, tylko właśnie tą mnogością niepewnych elementów. Duży element niepewności, jak sądzę, sprawia, sprawia też Brexit. Dokładnie. Tutaj to, to jest duża niewiadoma. Rosną szanse. Yy, Johnsona, więc tutaj może być różnie. W każdym razie jest to ten, ten, ten kandydat partii konserwatywnej, który opowiada się za twardym Brexitem. Fund się osłabił w ostatnim czasie. To też jest poważny czynnik ryzyka. Dokładnie. Brexit, tak zwany hard Brexit, czyli Brexit bez umowy, czyli nagłe zerwanie stosunków w handlu pomiędzy strefą Unią Europejską a. Wielką Brytanią no miałoby znaczące negatywne konsekwencje dla, dla tych gospodarek. No więc na coś takiego EBC też musi być przygotowany. No właśnie, tutaj dragi, zostawi jednak, pamiętajmy, że, że zmieni się szef EBC. Jeszcze nie wiadomo, kto to będzie. Prezes Draghi zostawi bank centralny w takiej sytuacji no, pewnego um, lekkiej zmiany, jeżeli chodzi o politykę banku centralnego, swojemu następcy. Następca będzie ciekawy, czy następca będzie kontynuował tą, tą politykę, czy jednak zmieni wektory, jak pan sądzi? Czy, bo to jest jednak dosyć istotne przestawienie kierunku. Czy znaczy, wydaje mi się, że Mario Draghi rozsądnie się tutaj zachowuje, już sygnalizując jako odchodzący prezes, że. Ta zmiana kierunku nastąpi, że należy bardziej się spodziewać złagodzenia polityki pieniężnej niż zaostrzenia. W tym, w tym momencie i już pokazuje, w jaki sposób Europejski Bank Centralny mógłby to zrobić. Ułatwia to trochę następcy, gdyż od razu, z, rozpoczynając pracę jako prezes, rynki już będą wiedziały, czego mogą się spodziewać. No, więc jest to bardzo, bardzo rozsądne przekazanie, przekazanie tutaj pozycji następcy. Mam początek tygodnia. Jak pan sądzi w tym tygodniu, jakie ważne będą wydarzenia związane z gospodarką, z makroekonomią, na co inwestorzy powinni zwrócić uwagę? z wydarzeń globalnych mamy publikację danych ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wieczorem dostaniemy indeks ISM w przetwórstwie obrazujący perspektywy amerykańskiej gospodarki. W piątek dostaniemy dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i jeśli te dane, te dane będą ważne z punktu widzenia perspektyw polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli one wyjdą bardzo dobre, Lepsze od oczekiwań rynkowych, wtedy oczekiwania rynków na obniżki stóp procentowych w lipcu najprawdopodobniej e, zmniejszą się, więc e, ba, będzie miało to istotny wpływ na rynki. Z, z wydarzeń krajowych no, najważniejsze jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane na środę. E, stopy, oczywiście, bez zmian tutaj się nic nie będziemy mieć niespodzianki pytanie jest o ton konferencji. E, d, e, prezes NBP Adam Głapniński zostanie najprawdopodobniej zapytany o to, jak złagodzenie nastawienia EBC, Fedu wpływa na perspektywy polityki pieniężnej w Polsce. Zapewne powtórzą to, co już słyszeliśmy przez ostatnie miesiące, że w żaden sposób to nie wpływa. Stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian przez kilka najbliższych kwartałów najprawdopodobniej do końca kadencji e, RPP. E, a więc da, da to sygnał rynkom, że obniżki stóp procentowych w Polsce, mimo łagodnego nastawienia głównych banków centralnych, są mało prawdopodobne. Czeka, na, czeka nas na pewno bardzo interesujący tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za wizytę w studio. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska.